Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Dolepi. Czy dobrze mnie słychać? Jeśli tak, to dajcie znać na czacie. Tak, ok. Słychać, widać, jest pięknie. Cieszę się. Bardzo się cieszę, że tak licznie przyszliście dzisiaj na nasz webinar. No cóż, podajcie może na czacie. O, chyba coś mi się włączyło. Chwilę. Już mi się to włączyło. Chwilę. Ok, podajcie mi na czacie, skąd jesteście. Z jakich miast albo z jakich państw. Łęczyca. Witam serdecznie. Lublin, Warszawa, Belgia, Syria, Pleszew, Mysłowice, Warszawa, Żory, Zakopane, Monachium, Madryt, Katowice, Oborniki, Szczecin, Poznań, Czechy, Gdynia, witam serdecznie, Gdynię, Opole, Łańcut, Marklowice, Katowice, Giżycko, no pięknie. Nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Cieszę się, że przybywacie. To jest właśnie moc całego internetu, że można organizować webinary, będąc, nadając z Trójmiasta, a tak naprawdę trafiamy do całego świata. Dzięki, chwała za to, że żyjemy w takich czasach, że możemy właśnie w ten sposób rozpowszechniać naszą wiedzę. Okej. A jeszcze takie pytanko, u kogo świeci słońce? Bo szczerze powiem, ja już jestem sprawdzony słońca. Świeci u kogoś słońce za oknem oczywiście nie teraz, ale w ciągu dnia. Czy macie taką możliwość, żeby słoneczko do Was trafiało? Tak. A z jakich to miejsc? U mnie wczoraj. No to pięknie. No i widać, że w Polsku też słoneczko świeci. Jedno z Madrytu. Och, to się chyba gdzieś chętnie wyjechał. Super, bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, czas faktycznie przejść dalej. Tutaj momencik, bo mi się tutaj coś troszeczkę rozjechało. Mam tutaj swój plan, do którego chciałbym tutaj jechać. Na początku powiem kilka słów o webinar, bo jak zawsze do naszego projektu przyłączają się osoby, które niedawno, albo dopiero pierwszy raz dołączyły do naszego projektu. Ja bym chciał jakby tutaj wspomnieć, że ProWebinar to jest projekt edukacyjny, którego zadaniem, którego misją jest inspirowanie i edukowanie wszystkich osób. To wszystko po to, aby regularnie oraz świadomie te osoby inwestowały na rynkach finansowych, a przez to polepszyły sobie swoje życie. To jest jakby misja naszego projektu. Spotykamy się tutaj regularnie, co tydzień, w poniedziałki i zapraszam Was serdecznie na kolejne spotkania, które tutaj organizujemy. I tak przy okazji chciałbym zapytać, kogo byście chcieli może zobaczyć na naszych webinarach? Może są takie jakieś osoby, o których może ja nie znam, choć ten światek jest bardzo mi dobrze znany, bo działam już tutaj od 10 lat, więc dam bardzo tutaj dużo osób, ale może chcielibyście kogoś zaprosić do nas do ProWebinar, a nie było takiej osoby. Fiołek był niedawno, Henio Woźniak, Jogi Zbruk, Zaorski, Preczera, Michała Kuracha, Zaorskiego, Warrena Buffetta. Bardzo byłoby miło go tutaj faktycznie zagościć. Rob Czochman, pięknie. Kogoś jeszcze? Jakiś Rafał Zuchowicz, super. Mac Wallen był też u nas już. Jim Poniat. Kaczyńskiego, od kota. Przemek Mućka, mamy go w planie faktycznie tutaj zaprosić. Super. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za to tutaj wszystko. Zanim tu jeszcze zaczniemy, ja bym chciał tylko powiedzieć, że to, co przekazujemy na tych webinarach, osoby, które u nas występują, przekazują swoje doświadczenie. To nie są żadne, to nie jest oczywiście, jakby to powiedzieć, szybko, bo się teraz zaciąłem, a to nie są,
Może przeczytam, będzie łatwiej. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową, zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski oraz straty przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy. Wszystkie treści, które są przedstawione podczas szkolenia, mają jedynie charakter edukacyjny i wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne na rynkach kapitałowych podjęte na podstawie przedstawionych treści na programie, odpowiada w 100% wczesnych spotkania. To właśnie chciałem jakby tutaj przekazać. To jest tylko nasze doświadczenie, które Wam przekazujemy, a Wy w 100% jesteście potem odpowiedzialni za to, co robicie. Tak więc to, co my tu, znaczy to, co dzisiaj przekaże Mariusz, chciałbym, żebyście to przetestowali najpierw dobrze. Polecam demo, choć są oczywiście różne szkoły. Jeśli już będziesz to inwestował faktycznie za realne pieniądze, to zrób jak najniższą kwotą, tak żeby nie stracił na tym rachunek. Jeśli będziesz pewny, że ta strategia działa, to oczywiście to zastosuj i pamiętaj, że też warto stosować stop lossy, choć podejścia są też różne, w związku z tym, żebyś wiedział, w jaki sposób się zabezpieczyć. Jeśli nie stosujesz stop lossa, to chociaż nie wkładaj wszystkich pieniędzy, włóż minimalny kapitał, tak, żeby potem jak będzie broker wycinał przy 30%, to żeby to Cię bardzo nie bolało. Okej, to tak tyle wstępu faktycznie. Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałbym przekazać, to to, że osoba, która u nas występuje na ProWebinar, jest tutaj zaproszona przez nas, przekazuje swoją wiedzę, poświęca swój czas i bardzo mam wielką prośbę do Was o szacunek do tej osoby. Jeśli nie odpowiadają Ci te treści, to po prostu nie pisz nam tego, bo i tak to nie czytamy. Po co to Tobie i nam? W związku z tym, jeśli nie chcesz tego słuchać, to po prostu opuść to spotkanie, ale zachęcam do słuchania i bycia razem z nami i oczywiście wyrażenia tego szacunku i oczywiście podziękowania na zakończenie tego spotkania za tą wiedzę, którą przekaże nasz prelegent. Okej. Okay. Nie przedłużając może już dalej, zapraszam na bardzo arcyciekawe spotkanie naszego sympatycznego Mariusza. Mariuszu, jesteś tam? Jestem, mam nadzieję, że mnie słychać. Witam Cię, bardzo dobrze Cię słychać. Jeszcze oczywiście dzisiaj chciałbym, żeby właśnie Mariusz wystąpił przed kamerą, ale no, nie udało nam się jej podłączyć, w związku z tym dzisiaj tylko ja jestem na wizji. A natomiast będziecie dobrze słyszeli Mariusza. Może następnym razem. Dokładnie, będzie na pewno ten następny raz, więc Mariusz właściwie pierwszy raz u nas występuje, ale mam nadzieję, że to nie ostatni. Okej, Mariuszu, powiedz mi taką jedną rzecz. Aby nauczyć się Twoich chmurek, to ile czasu trzeba poświęcić na naukę tego wszystkiego? Tak. Bo to już z osobami, które uczysz, już miałeś do czynienia, więc mniej więcej wiesz, ile czasu trzeba było poświęcić na to. Wiesz co, to jest paradoks, bo w ogóle, jeżeli ktoś by mnie zapytał, ile trzeba się uczyć, żeby nauczyć się tradingu, tak, to powiedziałbym, że potrzeba kilku lat. Mhm. Bo sam taką drogę przeszedłem. Aczkolwiek to, jak działają chmury i widząc po tym, co ludzie robią na przykład od roku, te osoby, które spotkały na swojej drodze chmurki, tak, to czasami wystarczy miesiąc, tylko po to, tak naprawdę kilka spotkań, tak naprawdę tylko po to, żeby zrozumieć, jak czytać rynek, dlatego że chmury opierają się na danych statystycznych, danych historycznych i statystycznych, na pewnej powtarzalności. Rynek jest bardzo powtarzalny, bardzo schematyczny. Oczywiście robi zmyłki, to nie jest tak, że chmurki działają zawsze. Tak. Statystyka w tradingu pomaga. Więc w mojej ocenie i myślę, że nie tylko w mojej, po to, żeby handlować na chmurkach, może inaczej, żeby nie robić głupot, zacząć rozumieć rynek, wystarczy miesiąc po to, żeby handlować i handlować zyskiem, wystarczą 3 miesiące. To jest coś niewiarygodnego, ale tak po prostu jest. Już ktoś mnie kiedyś pytał, dlaczego chmury działają. Odpowiadam po raz kolejny, nie wiem, ważne, że działają i dają zarobić pieniądze. Okej, okay, a powiedz mi, a co takiego jeszcze byś mógł podpowiedzieć dzisiejszym słuchaczom, bo tutaj są oczywiście naszą dosyć licznej grupie. Co te osoby powinny zrobić po tym webinarze, żeby faktycznie mogły zastosować skutecznie Twoje chmury? Do czego powinni się dostosować? Co powinni, nie wiem, jakich...
Może jakiś plan sobie powinni przygotować, może jakieś procedury? Wiesz co, przewidzieliśmy, zresztą napisaliśmy to chyba nawet w zaproszeniu, że na początek każdy dostanie 3 chmury. Tak. Jako wskaźnik do MT4, MT4 jest najpopularniejszą platformą, więc myślę, że jeżeli każdy, zresztą możemy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w tej chwili technicznie to zrobić, no, ale moglibyśmy... Proszę? Udostępnią te chmurki, tak? A właśnie, jeżeli możesz, udostępnij link do pobrania chmurek. Tak. Słuchajcie, jeżeli macie gdzieś tam możliwość, odpalcie sobie w tle MT4, wrzućcie, to jest wskaźnik, czyli do indicators trzeba go dodać, wrzućcie sobie te chmurki na wykres i możecie porównywać z tym, co mówię. Wykres może być dowolny, oczywiście są instrumenty, na których chodzi to lepiej, są instrumenty, interwały, na których chodzi to trochę gorzej, ale generalnie działa. Są to jak gdyby takie wartości zunifikowane. Można by je było dostosować do każdego z rynków bardziej precyzyjnie, ale jak gdyby nie taki był cel. Chodziło o to, żeby narzędzie było na tyle uniwersalne, żeby mogło działać zarówno na akcjach, na kontraktach terminowych, na rynkach walutowych. To po prostu chodzi. I teraz co mogę zaproponować? Wyrzućcie z wykresu wszystko poza ceną. Wrzućcie sobie te chmury i nie wiem, czy ten webinar będzie jakoś tam udostępniony online'owo? Będzie udostępniony. No właśnie, to albo róbcie notatki, albo będziecie mogli sobie obejrzeć ten webinar po raz kolejny i spróbujcie go sobie no po prostu krok po kroku prześledzić, popatrzeć na wykres, jak to działa i na ile, postępując zgodnie z tym, o czym dzisiaj powiem, jesteście w stanie na początek nie tracić, a potem zarabiać. No to super. Słuchajcie, to faktycznie to ja wrzuciłem ten link na czata. Czy wszyscy go dostali? Kto nie dostał, niech pisze, że nie dostał. Myślę, że raczej powinni wszyscy dostać. Nie ma takiej osoby, która by... Nic nie dostałem. Powyżej na czacie powinieneś mieć link. Ja go jeszcze raz wrzucam, więc powinieneś go mieć. Krzysztofie, dostałeś? Paweł, przed chwilą wrzuciłem. Wszystko jest. Okej. Okay. Tak, tam są trzy podstawowe chmurki. Zresztą plan jest, myślę, taki, żebyście zrobili potem sobie takie mini zadanie domowe, ale o tym powiem na koniec, które pomoże wam, tak, że tak powiem, w praktyce zastosować te chmury u siebie na wykresie. Dokładnie. Dobra. Słuchajcie, to już właściwie to samo, możecie to oczywiście to ściągnąć i sobie to wrzucać, a my powolutku, Mariuszu, przełączymy się z mojej prezentacji na twoją i ja ci oddam oczywiście głos, będziesz prowadził dalej spotkanie. Czy możesz się teraz przełączyć? Tak, już klikam sobie continue. Nie ukrywam, że to dla mnie platforma nowa, aczkolwiek już powinno być widać mój ekran. Okej. Okay. Ja widzę twój ekran. Czy osoby widzą ekran Mariusza? Możecie potwierdzić? Tak, widać. Dobra. To ja ci serdecznie dziękuję, Mariuszu, że poświęcasz swój czas i występujesz u nas na webinar. A osobom, które dzisiaj przyszły na nasz webinar, dziękuję za to, że woleliście przyjść, posłuchać eksperta, a nie właściwie oglądać telewizję, czy robić inne niepotrzebne rzeczy. Tak więc bardzo dziękuję wam serdecznie i życzę miłej edukacji. O, no dobrze, to jedziemy. Posłuchajcie, zanim zaczniemy, tak naprawdę podtytuł jest bardzo istotny, czyli jak historia kreuje zachowanie ceny w przyszłości. Większość osób, które miały dotychczas do czynienia ze średnimi, twierdzą, że średnia jest tylko i wyłącznie odzwierciedleniem tego, co było w historii, w przeszłości i nie da się nic jak gdyby w oparciu o średnie prognozować do przodu. Myślę, że po tym webinarze będziecie w stanie, między innymi dzięki chmurom, ale nie tylko, wykorzystać sobie średnie, no tak naprawdę w praktyce i na własnych wykresach. Plus jest, myślę, tak tych chmurek jeszcze taki, że w ogóle średnich. Średnie mają to do siebie, że one zawsze będą w tym samym miejscu. To znaczy nie można ich namalować w innym miejscu,
No po prostu, bo bazują na danych historycznych. Jeżeli macie uczciwego brokera, który wam tam nie domalowuje pinów, innych dziwnych rzeczy, tylko brokera, który rysuje faktycznie wykres ceny, to za każdym razem, kiedy otworzycie platformę, ta średnia będzie zawsze w tym samym miejscu. Czyli jeżeli będziemy mówili o odbiciach, to wiadomo, że to będzie określony punkt na wykresie. Plan na dziś. Tak naprawdę kilka słów o mnie i o samej metodologii. Trochę powiem o tym, czym jest chmurka. Powiemy sobie o tym, bo z tego też wzięły się chmury. Jak określić kierunek, w którym podąża rynek? Chmury tak naprawdę stworzyłem głównie po to, żeby wiedzieć, w którą stronę szukać wejść. Bo nie ukrywam, że według różnych metodologii, czy rynek jest akurat w korekcie, czy w trendzie i to na którym interwale. Jak pytałem innych traderów, no to czasami bywało tak, że jednym interwale widzieli różne kierunki. Dla mnie chmury w tej chwili, zależność tych chmur, pokazuje, w którą stronę szukać wejść. Jest coś takiego jak przejście jednej chmury przez drugą. No, pokażę wam, że są to też bardzo istotne poziomy reakcji, tak, w przyszłości. Można stosować też chmury jako wsparcia i opory, o tym też powiemy sobie dalej. Można wykorzystać, o dziwo, handel na news, chmurki przy handlu na newsach. To może się wydawać dziwne, ale tak, chmury można ewidentnie wykorzystać do tego, żeby handlować na newsach, pomimo tego, że ponoć pokazują tylko i wyłącznie historię. Jak zdążymy, mam nadzieję, że zdążymy, powiem wam też trochę o diamentach w metodologii MMD, to takie specyficzne świece. No i tak naprawdę na prośbę osób, które gdzieś nam zgłaszały swoje akcje, że chcą wziąć udział w tym webinarze, powiem parę zdań na temat metodologii MMD i wykorzystania jej w handlu na kryptowalutach, dlatego że coraz więcej osób handluje, czy to na Bitcoinie, czy na innych kryptowalutach, a one chodzą po prostu mistrzowsko. To są młode rynki, i mogę powiedzieć tylko tyle, że wręcz stworzone do tego, żeby handlować na nich z wykorzystaniem chmur. Ok, kilka słów o mnie. Mariusz Maciej Drozdowski, stąd też skrót MMD. Rynkami finansowymi tak naprawdę zainteresowałem się w 2009 roku, biorąc udział w takim projekcie związanym z pisaniem skanera rynku pod futuresy dla jednego z funduszy hedgingowych. No i to mi pokazało, że to jest rynek z bardzo dużym potencjałem. Ale przedtem myślałem w kategoriach dużych interwałów, D1, H4, tak? W 2013 roku Dadas, być może osoba znana wam, Darek zwrócił mi uwagę na niskie interwały, M1-M5. Wcześniej wszyscy mi mówili, że na niskich interwałach jest szum, tam nic nie widać i w ogóle należy te interwały odrzucić. W tej chwili nie wyobrażam sobie handlu na niczym innym, jak na niskich interwałach. Tam jest po prostu wszystko bardzo precyzyjnie i statystycznie poukładane. Ponieważ gdzieś tam po drodze zaliczyłem wpadkę biznesową, musiałem znaleźć rozwiązanie, które byłoby dla osoby z małym kapitałem, nazwijmy to rozwiązaniem dochodowym, czyli dla takiego małego tradera. Większość osób, które zaczynają zajmować się tradingiem, no to są często osoby, które właśnie chciałyby poprawić swoją sytuację finansową, a no nie dysponują żadnymi ogromnymi kapitałami, tak? Jesień 2016 to była pierwsza prezentacja tego mojego rozwiązania. Namówiła mnie do tego żona, mówi: pokaż to w końcu światu, a nie udoskonalasz. I to był strzał w dziesiątkę. W momencie, kiedy zacząłem o tym mówić, okazało się, że i w mojej głowie zaczęło się to jeszcze lepiej układać. I to był bardzo fajny moment. Styczeń 2017, no to już rok i trochę, pierwsze nagranie na YouTubie i 7 tysięcy wyświetleń w pierwszym tygodniu. To pokazało, że zainteresowanie takim innym podejściem do analizy technicznej jest, no, to znaczy, że inne narzędzia być może ludziom nie działają tak, jakby oczekiwali. To nie jest tak, że chmury działają zawsze, tak jak wspomniałem, ale statystycznie pomagają w tym, żeby konto było na plusie. No i to taka miła informacja. Niedawno dowiedzieliśmy się właśnie, że magiczne chmury średnich MMD zostały nominowane do produktu roku na Ivy Cupsach. Będę, jeżeli będziecie na Ivy Cupsach, to być może będziemy mieli okazję się też spotkać. No miło dlatego, że znaleźliśmy się obok produktu, czy ten
pomysł czy idea wykorzystania średnich obok produktów domów maklerskich i banków, więc no, wszystkim, którzy, dzięki którym znaleźliśmy się na tej krótkiej liście, bardzo dziękuję. Z czego składa się metodologia? Tak naprawdę podstawa to są magiczne chmury średnich. I jak zrozumiecie, jak działają te chmury i to, że one po prostu działają, to cała reszta to już jest potem wynik. Do tych magicznych chmurek dokładamy przejścia chmur przez chmury, powiem o tym dzisiaj. Później są diamenty, czyli te takie istotne dla rynku świeczki. Są envelopki, to też w sumie średnie. Dzięki nim tak naprawdę uzyskują pewnego rodzaju wstęgi i zakresy, dokąd cena potencjalnie może dojść. No bo jak wiecie, średnia idzie za ceną, czyli nie wiemy, jaki ma zasięg. Envelopka pomaga określić dla poszczególnych rynków docelowe zasięgi, czy potencjalne zasięgi, punkty reakcji. No i cała reszta tak naprawdę na samym szczycie jest statystyka, ale to ona decyduje o tym, czy zarabiamy, czy nie zarabiamy. Statystyka i pewne schematy statystyczne, które się na chmurach powtarzają i wtedy wiemy, gdzie wejść, gdzie wyjść i żeby to wyjście było na plusie. Czym jest chmura średnich? Chmura średnich to tak naprawdę przestrzeń, która znajduje się między dwoma średnimi. Jeżeli wrzuciliście sobie w MT4 już na wykres te trzy średnie, które wam Krzysiek udostępnił, to tak naprawdę będziecie mieli taki obszar zakolorowany i teraz granicami tego obszaru to jest średnia SMA, czyli ta średnia prosta i średnia wykładnicza MMA. Dlaczego to jest ważne? To jest dlatego ważne, że macie wskaźniki na MT4, ale nie wszyscy handlują na MT4, tak? Korzystacie również z innych platform dedykowanych dla poszczególnych brokerów, albo czasami wykorzystujecie platformy mobilne. Plusem jak gdyby chmurek jest to, że można je sobie dodać, czy to na telefonie, czy na jakimś tablecie, i analizować wykres, no co śmiesznie, w drodze do pracy, bo pewnie większość z was pracuje, niezależnie od tego, że tradujecie. Tak, także między tymi, ta przestrzeń między tymi średnimi to chmurka. Na docelowo tak naprawdę, ja na przykład u siebie już nie mam tych przestrzeni, bo wiem, że ta chmura tam jest i bardziej bazuje na tych wartościach jak gdyby tych granicznych. Ale na początek, żebyście zrozumieli, jakie są zależności między chmurami oraz między ceną a poszczególnymi chmurami, warto je sobie na wykresie wrzucić. Istotna rzecz, obie średnie mają te same wartości, nie mają żadnych przesunień ani opóźnień. O wartościach tych chmur powiem, bo one oczywiście można je jako wskaźnik też pobrać, ale tak jak mówię, wartości będą wam potrzebne do tego, żeby je dodać na innych platformach i urządzeniach mobilnych. Wartości średnich są przebadane statystycznie na wielu instrumentach i interwałach. To jest ważna rzecz, o tym wspomniałem na początku, że wykorzystając taką aplikację, notabene polskiej produkcji, Ami Broker, która jest rewelacyjnym narzędziem do analizy danych. To jest mniej podtransakcyjne kwestie, ale na pewno jeżeli chodzi o analizę danych, to jest dużo, dużo lepsze od MT4. Okazało się, że można oczywiście te wartości średnich dobrać bardziej pasujące do poszczególnych instrumentów, ale te wartości, które dzisiaj zobaczycie, one są po prostu no, takie uniwersalne. Tak? Uniwersalne. Jestem też ciekaw pytań, które będziecie zadawali na końcu. Być może będziecie analizowali inne wykresy. Ja głównie handluję w tej chwili na parze dolar z jenem i na bitcoinie ostatnio. I to jest wszystko. Kiedyś miałem 20 instrumentów i zawsze najlepsze okazje były tam, gdzie nie było. Więc teraz mam tylko dwa, tylko na różnych interwałach. Dlaczego tak jest, też wam pokażę. No, po ustaleniu tych wartości okazało się, że te wartości są magiczne, stąd też w nazwie magiczne chmury średnich. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie wartości, szczególnie tych początkowych chmur, to były podzielne przez 12, mnożone przez 5, dawały istotne wartości rynków, przepraszam, interwałów na rynku. No właśnie, a 5 razy 12 to 60, czyli wartość bardzo istotna już od czasów Sumerów. Nie wiem, czy pamiętacie. Była coś takiego jak Mendel i Kopa,
czyli 12,60. W tej chwili jesteśmy, jak gdyby głównie wykorzystujemy wartości dziesiętne, ale jeszcze starsze osoby pewnie pamiętają, że były takie wartości jak 12,60 i były to wartości bardzo, bardzo popularne. No, tak się okazało, że magiczne chmury też spełniają te pradawne wartości. Zanim przejdziemy do samych chmur, to jest wykres jednego z rachunków. Nie pamiętam nawet, od kogo to dostałem, ale bardzo mi się ten wykres spodobał. Ta czerwona krecha na środku to jest miejsce, w którym osoba, która mi to przesłała, bądź od kogo to dostałem, ktoś z jej znajomych, zaczęła stosować chmury. Jak widzicie, początek jest, można by rzec, tradycyjny, czyli no, trochę wzlotów, trochę upadków, ale generalnie kierunek jest mało optymistyczny. Druga połowa, czyli już wykorzystanie chmurek, no nie jest tak, że jest tylko linia w górę, ale już te skoki w dół są stosunkowo niewielkie. No i ten wykres tak, no, można powiedzieć, że ładnie pnie się w górę. Życzę wszystkim, żebyście dzięki chmurkom mieli tylko i wyłącznie takie wykresy. Trend czy korekta? Wartości chmur średnich, te główne i zresztą te, które macie u siebie, poza wartościami posługuje się też bardzo często kolorami, dlatego że one, no one ułatwiają, nie trzeba podawać wtedy wartości, można powiedzieć kolor, przejście na przykład chmury pomarańczowej przez niebieską, bądź w skrócie P przez N. To są określone zachowania, więc chmury główne to tak naprawdę jest pomarańczowa o wartości 48, niebieska 288 i zielona. Przepraszam, 1440. Co ciekawe, jak rozmawiałem z praktykami rynku, kiedy rozmawiałem z nimi o średnich, jak słyszeli wartości średnich typu 288, twierdzili, że to już jest maksymalna, tam 200, 300 to już jest maks. Praktycznie mało kto słyszał o tym, żeby używać średnie wartości wyższych. No to pokażę Wam, jakie wartości ja używam, szczególnie, że używam ich na niskim interwale. Czyli mamy wartości chmur średnich, tak? Te trzy, pomarańczowa, niebieska, zielona. Mam nadzieję też, że część z Was ma już na swoim T4. Chmura zielona. Tak naprawdę chmura zielona określa wstępny kierunek trendu. To znaczy, jeżeli cena jest nad chmurą zieloną, to wstępnie, zaraz zobaczycie dlaczego, możemy powiedzieć, że kierunek rynku jest, no tak jak w tym przypadku, w górę. Jeżeli cena byłaby poniżej chmury zielonej, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z trendem spadkowym. Chmura niebieska wraz z zieloną, tak, określa faktyczny kierunek aktualnego trendu. To znaczy, jeżeli niebieska jest nad zieloną, to mamy trend wzrostowy. Jeżeli niebieska chmura będzie poniżej zielonej, to zakładam, że mamy trend spadkowy. Zgodnie z zasadą, że trend is your friend, czyli gramy z trendem, czy handlujemy z trendem, no to będziemy się trzymali określonego kierunku. Czyli w tym przypadku, kiedy zielona chmurka jest poniżej niebieskiej, to tak naprawdę mamy trend wzrostowy, czyli szukamy okazji do wejścia zgodnie z trendem, czyli no, longów, buy. Chmura pomarańczowa. Chmura pomarańczowa i niebieska, czyli 48 w stosunku do 288, mówi nam, czy jesteśmy w czystym trendzie, czy jesteśmy w korekcie. I teraz korekta jest wtedy, kiedy chmura pomarańczowa przechodzi przez niebieską w kierunku zielonej. Czyli jak gdyby rynek może znajdować się zgodnie z metodologią MMD w dwóch kierunkach, tak możemy powiedzieć. Czyli zawsze będzie albo w trendzie, albo w korekcie, tak? Nawet jeżeli rynek będzie konsolidował, to będzie on konsolidował w określonym jak gdyby kierunku, tak? Zobaczmy tutaj w powiększeniu ten moment przejścia. Zobaczcie, ta czerwona kreska na środku, no to jest właśnie ten moment zmiany kierunku, czyli przejście z trendu wzrostowego. Dlatego, że dopóki pomarańczowa chmura nie przeszła, nie wyszła w dół z niebieskiej w kierunku zielonej, to tak naprawdę mamy cały czas trend. Dopiero wtedy, kiedy pomarańczowa chmura
przechodzi w dół, czyli znajduje się pomiędzy niebieską a zieloną. Weszliśmy w fazę korekty trendu wzrostowego. I teraz bardzo istotna rzecz. Dopóki pomarańczowa jest poniżej, mamy korektę, czyli szukamy tak naprawdę okazji do wejścia w pozycję w kierunku chmury zielonej. Tak? Kiedy będziemy mieli korektę? Tak długo, aż pomarańczowa wyjdzie nad niebieską. Oczywiście, jeżeli trend będzie kontynuowany. Tak? Wcześniej szukamy pozycji czy okazji do zajmowania pozycji zgodnie z tym kierunkiem w tym momencie korekty. O tym jeszcze będę wspominał w przyszłości, ale to co ważne, zajmujemy pozycje możliwie najbardziej precyzyjne w miejscach odbicia. Od poszczególnych, od chmury, ale tak naprawdę od tych poszczególnych dwóch średnich granicznych, czyli od SMA i EMA, zgodnie z kierunkiem głównym. Dlaczego? Dlatego, że wspomniałem o tym, że tak naprawdę chmury możemy traktować jak poziomy wsparcia i oporów. I taka jest prawda. To znaczy, tak jak wsparcia i opory traktujemy na tej zasadzie, że od wsparcia ma się cena odbić. Takie jest założenie, jak gdyby takie pierwotne, główne. Tak? Jest wsparcie, skoro jest wsparcie, to ma się obronić. Kiedy takie wsparcie zostaje rozjechane, mówiąc wprost, to bardzo często rynek testuje. Tak, testuje takie wsparcie z drugiej strony, wtedy staje się ono oporem. I podobno jest z chmurami. Czyli chmura, zakładamy, że się cena od niej odbija. Jeżeli zostanie rozjechana, to zakładamy, że jak gdyby zostanie ta chmurka przetestowana z drugiej strony. Różnica pomiędzy typowym poziomem wsparcia i oporu, a chmurą jest taka, że często poziom wsparcia bądź oporu jest, no może nie linią, ale taką strefą, która jest w poziomie, ona jest dość precyzyjna. W przypadku chmur, no jak gdyby ta precyzja już taka dokładna nie jest, dlatego że chmura, szczególnie chmura średnia, ona jak widzicie ma czasami takie miejsca cieńsze, czasami grubsze, no i rozjechanie takiej chmurki powoduje, że nie będzie okazji wejść czy wyjść z pozycji dokładnie na tym samym poziomie, gdzie pozycję zajęliśmy, zakładając, że cena się od niej odbije. Tak to wygląda jeszcze też w powiększeniu, to znaczy tutaj to miejsce interakcji na dole, widzicie, jest interakcja z chmurą zieloną, na górze z niebieską. Tutaj mamy to w powiększeniu. Z tego, co pamiętam, to jest wykres na godzinówkach, czyli mamy interakcję z chmurą tutaj na dole i mamy też na górze. I zauważcie, że cena pomimo tego, że wyszła ponad chmurę niebieską, tak naprawdę druga świeca zanegowała to wyjście. Gdybyśmy te świeczki połączyli, mielibyśmy po prostu knot, który tylko i wyłącznie pojawił się na górze, więc poziom się wybronił. Spokojnie handlując na wejściu, na pierwszym spotkaniu sele, na drugim sele, na pewno z tej pozycji wyszlibyśmy obronną ręką. Zresztą chmury przydają się bardzo do ratowania trudnych pozycji. Znaczy ja to tak to nazywam, ale bardzo często jest tak, że część z Was nie stosuje stop lossów. Ja na przykład też ich nie stosuję fizycznie, czyli jeżeli gdzieś tam zostanie układ zanegowany, to wtedy dopiero wychodzę z takich pozycji. Aczkolwiek chmury przydają się do ratowania pozycji, dlatego że są to istotne dla rynku poziomy. Jeżeli zostają rozjechane, to się tym jak gdyby nie przejmuje, ale to dłużej pewnie opowiem przy kolejnej okazji. Rynek w trendzie. To takie podsumowanie i możecie sobie to na chmurkach tych, które macie, sprawdzić. Trend wzrostowy. Zielona powyżej niebieska, powyżej pomarańczowa. Trend spadkowy. Zielona poniżej niebieska, poniżej pomarańczowa. Tak? Jednoznaczny trend. Jeżeli wrzucicie sobie na dowolny wykres w tej chwili, na dowolny interwał chmurki i zobaczycie jak gdyby taką zależność, że te wszystkie średnie idą w jednym kierunku, w takiej właśnie kolejności, to znaczy, że warto szukać okazji do zajęcia pozycji zgodnie z tym kierunkiem. Na odbiciach najlepiej, na odbiciach od średnich. Zmiana trendu. Zauważcie, tutaj tak jak ta strzałka pokazuje, to jest zmiana trendu na wzrostowy. Tak? Później będziemy jeszcze mówili o poziomach przejść chmury przez chmurę, i zatwierdzaniu jak gdyby trendu, bo to jest samo przejście, tak jak tutaj widać,
czyli tam, gdzie ta żółta strzałka, no to jest tylko zmiana kierunku, czyli zakładamy, że od tego momentu już szukamy tylko i wyłącznie longów, ale jeszcze nie jest to jak gdyby kierunek taki potwierdzony. Kierunek potwierdzony będzie wtedy, że gdybyśmy tutaj namalowali taką poziomą strefę, ja spróbuję w tej chwili coś takiego zrobić, żeby to było dla Was trochę bardziej czytelne. Tu, o, może nawet tym się udało, tak? No tak mniej więcej. To taka strefa byłaby o tutaj. I dopiero tu mieliśmy interakcję, ale dopiero tutaj ta interakcja zatwierdziła na trend wzrostowy, czyli jak gdyby rośnie prawdopodobieństwo, że rynek faktycznie zamierza się odwracać, że nie jest to tylko i wyłącznie korekta. Tak, bo korektę mieliśmy tutaj od tego miejsca. Pomarańczowa przeszła nad niebieską w kierunku zielonej. Tutaj mamy zmianę trendu. Czyli no, to ważne, nie gramy na pałę, w sensie, że ok, jest zmiana trendu, to już buy gdziekolwiek, ale na każdych takich odbiciach, chociażby tutaj, możemy brać baje, możemy brać baje również na tych spotkaniach ceny z chmurą, bo mamy nowy kierunek. Kolejna, wyłączymy sobie rysowanie. Kolejny przykład to zmiana trendu na spadkowy. Tak, rynek szedł sobie gdzieś tam w górę. Zauważcie, chmura niebieska weszła w zieloną i dopóki nie wyszła całości, tutaj dopiero od tego miejsca, mieliśmy cały czas trend wzrostowy. Czyli wszędzie tutaj szukaliśmy okazji do tego, żeby brać baje, longi. Od tego miejsca tutaj zaczęliśmy szukać seli. Tak naprawdę zaczęliśmy szukać seli i tu była pierwsza okazja do wejścia w taką pozycję. Istotna rzecz, są dwa schematy zachowania się ceny po wejściu w nowy trend. Nieuzależnione one są od tego, czy zmiana trendu, tak, niebieska przechodzi przez zieloną, czy zmiana trendu odbywa się wtedy, kiedy cena jest daleko od takiego przejścia, czy blisko. Dla porównania pokażę już kolejny slajd. Tu zobaczcie, też jest przejście niebieskiej przez zieloną, aczkolwiek cena w tym momencie przejścia jest bardzo blisko. Ale wróćmy do przykładu pierwszego. Jeżeli mamy cenę daleko od przejścia, to statystycznie od tego miejsca rynek albo od razu wraca, bardzo często do niebieskiej, albo drugi wariant, ciągnie jeszcze kawałek, jak gdyby taką tą siłą rozpędu w dół, po czym wraca do niebieskiej. Tak, i bardzo często jest tak, że kontynuuje ruch, no później jeszcze jest kwestia w dłuższej perspektywie jakiegoś retestu tego poziomu tutaj, czyli przejścia niebieskiej przez zieloną, czyli zmiany trendu. Czyli jeżeli cena jest daleko, powrót do niebieskiej. Teraz drugi wariant, czyli jeżeli mamy zmianę trendu, tak jak tutaj, na wzrostowy i cena jest blisko, można powiedzieć, że tak idzie, kula się nam tutaj po tej zielonej, mamy moment wyjścia niebieskiej nad, to statystycznie bardzo często ruch zgodny z nowym kierunkiem, z nowym trendem jest bardzo dynamiczny. No i taki to można powiedzieć, że mieliśmy dokładnie z takim czymś do czynienia w tym miejscu. Retest niebieski był dopiero tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy poziom przejścia, a właściwie wyjścia, tak? Został w tym miejscu zretestowany. Dalej. Rynek w korekcie. Kiedy mamy do czynienia z rynkiem? No, w korekcie. To już myślę, że bardzo łatwo będzie Wam odgadnąć, szczególnie, że o tym już wspomniałem. Czyli pomarańczowa jest pomiędzy niebieską a zieloną. Tak, jeżeli jest zielona, nad tym pomarańczowa, wyżej niebieska, no to mamy korektę trendu wzrostowego i po prostu szukamy seli. Zaznaczam, nie bierzemy ich na pałę, tak? Bo to często ludzie mówią, a tu w korekcie to wziąłem sobie sela. Nie, nie. Chodzi o to, że bierzemy jakby pozycję wtedy, kiedy dochodzi do interakcji z chmurą. Dlatego, że to, co mówiliśmy, na wsparciach i oporach. Tak? Jeżeli taka chmura zostanie przebita, to mamy duże prawdopodobieństwo wyjścia z tej pozycji z niewielką stratą. W momencie, kiedy weźmiemy to gdziekolwiek, byle tylko z tym kierunkiem, może się okazać, że jesteśmy w najgłupszym miejscu, w którym można było taką pozycję wziąć.
Korekta. W trendzie wzrostowym. Rynek szedł do góry, tak? Czyli zielona była niżej, wyżej była niebieska, powyżej była pomarańczowa. Rynek cały czas tutaj były baje. W którym momencie, tutaj w tym, rynek wszedł w korektę. Czyli zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, w korekcie oczekujemy, że cena pójdzie do zielonej, trzymana przez niebieską. Oczywiście ona może wychodzić nad niebieską, bo istotne jest to, żeby chmura pomarańczowa nie wyszła. Bo gdyby chmura pomarańczowa wyszła, tak naprawdę ona tutaj, zobaczcie, w tym miejscu wyszła, no to wracamy do trendu i zaczynamy szukać baj. Dokąd? Dotąd. Bo tu znowu wróciliśmy do korekty, tak? Na tym odcinku szukalibyśmy buy i no myślę, że moglibyśmy zająć taką pozycję gdzieś tutaj na tym spotkaniu. No kwestia byłaby jej zabezpieczenia, żeby wyjść z zyskiem, a nie dołożyć. OK. Stąd jest korekta. Pomarańczowa przechodzi w dół. Wcześniej nie szukacie nic innego. Nie kombinujecie. No to jest właśnie to, że mamy tyle metodologii na rynku, że czasami jest się trudno w tym połapać, możecie mieć różne sygnały z różnych narzędzi. Jeżeli ktoś zaprzyjaźni się z chmurkami, to myślę, że w takim przypadku nie będzie szukał innych pozycji. A jeśli będzie szukał innych pozycji, czyli na przykład w tym miejscu zacznie szukać buy od tego miejsca, pomimo tego, no to może się zdziwić, nie? Albo można brać buy, ale do niebieskiej, ze świadomością taką, że statystycznie po prostu niebieska nie puszcza. Kolejny przykład korekty, trend spadkowy, czyli kolejność zielona, niebieska, poniżej pomarańczowa. Tu jest miejsce wejścia w korektę i zobaczcie to, co powiedziałem. W momencie przejścia, czyli tutaj, zaczynamy szukać tylko i wyłącznie longów, czyli buy. Cena trzymana przez niebieską dąży do zielonej. Udało się tak zrobić, że na tym screenie mamy jak gdyby dwie korekty. Zauważcie, tutaj był powrót do trendu spadkowego, tak? Cena kontynuowała swój ruch. Zobaczcie, mamy na niebieskiej cenę, okazja do wzięcia selli. Dlaczego? Bo pomarańczowa cały czas jest poniżej. Tutaj mamy korektę. Czyli od tego miejsca szukamy odbić od pomarańczowej niebieskiej w kierunku do zielonej. No, trochę wyprzedziłem ten slajd, czyli tak naprawdę wejście w korektę w tym miejscu, kierunek do zielonej, trzymanie przez niebieską. I tutaj podobnie. Tu nawet nie było trzymania przez niebieską, bo jak gdyby ten impuls był tak silny, że sama pionowa, no jak to ktoś mówi, drabina została przestawiona, tak? I cena podążając w górę po prostu jest trzymana przez pomarańczową i bardzo szybko no, ma określony kierunek. Zanim przejdziemy do kolejnego kroku, to zasady handlu na chmurkach. Traktujemy chmurki jak wsparcia i opory i zajmujemy pozycję tak naprawdę na kontakcie ceny z chmurą. Można wcześniej, ale no, tak jak powiedziałem, czasami możecie się zdziwić. Założenie przyjmujemy takie, że cena ma się odbić od chmury. Tak? Od chmury w sensie, a dokładniej od jednej bądź drugiej średniej, czyli albo SMA, albo EMA. Może być tak oczywiście, że się odbije od przestrzeni pomiędzy, ale statystycznie zaobserwujecie, że tak naprawdę jest to odbicie od jednej bądź drugiej tej średniej granicznej. Przy gwałtownych ruchach zdarza się coś takiego. Mieliśmy taki przypadek gdzieś tam wcześniej, kiedy cena idzie w jednym kierunku, a potem gwałtownie w drugim, że chmura się robi tak szeroka. Tak? No to zazwyczaj to te średnie idą w miarę obok siebie. Czasami są grubsze, ta chmurka jest grubsza, cieńsza, a czasami jest tak, że ta chmura jest taka bardzo szeroka. No i znowu, jeżeli chmura się robi szeroka, to bardzo często, statystycznie często, cena porusza się wewnątrz chmury, czyli pomiędzy jedną a drugą średnią. No, przejścia chmur, to o tym powiem za moment, też traktujemy jak poziomy wsparcia oporów, po prostu jako poziomy interakcji, że cena powinna na tym poziomie w jakiś sposób zareagować. I to, co ważne, to co mówiłem. W metodologii MMD cena znajduje się tylko w dwóch stanach. W trendzie bądź w korekcie. Czyli trend bądź korektę jesteśmy w stanie określić tak naprawdę zależnością dwóch średnich. Pomarańczowej i niebieskiej. Dlatego, że pomarańczowa nad
niebieską, to jest jeden kierunek, pomarańczowa pod niebieską, to jest drugi kierunek. Kwestia zielonej, to tylko o to chodzi, że jeżeli jest pomarańczowa nad niebieską, a zielona jest jeszcze niżej, to mamy trend wzrostowy. Gdybyśmy mieli zieloną na górze, mielibyśmy korektę. Czyli tak naprawdę mamy tylko dwa, jak gdyby dwa kierunki, tak? Trend i korektę. Nawet jeśli rynek jest w konsoli, to też mamy jak gdyby ten kierunek główny. Zobaczycie sami za momencik, że nawet w konsolach, kiedy cena konsoliduje, dzięki chmurom jesteście w stanie zarabiać pieniądze, bo to też spotkałem się z takim czymś, że ludzie mówią, ale to średnie na konsolkach wywalają i po prostu nie da się na tym zarabiać. Myślę, że przykładów będzie wiele na to, że się jednak da. OK. Mamy chmury dodatkowe, czyli pamiętamy, mamy trzy chmury główne, tak? To jest pomarańczowa, zielona i niebieska. Chmury dodatkowe i one są równie ważne, szczególnie te dwie pierwsze, to jest czerwona i to jest średnia 12 oraz jest fioletowa, to jest 3456. Gdybyście chcieli dodać w MT4 średnie, to akurat tą 3456 też dodacie. Powyżej w MT4 standardowo nie da się dodać innych, wyższych, chyba że na platformie mobilnej. Jest jeszcze w chmurach dodatkowych żółta chmurka i ona ma 7200. Jak mówiłem, te wartości mogą być dla niektórych oszałamiające. I są też chmury tak zwane pośrednie, to są takie chmurki, które zostały dodane już trochę później, a właściwie można powiedzieć, że nawet ostatnio, czyli to jest średnia 144, 720 i 5760. One zostały dodane po to, bo dzięki temu, przechodząc przez poszczególne interwały, no mamy jak gdyby inne, na innych interwałach mamy te same średnie, które, mniej więcej, te same średnie, które pojawiają się na interwałach wyższych bądź niższych. Przykład, na przykład średnia pomarańczowa, tak, na godzinówkach, to jest nic innego jak fioletowa na minutówkach. Co ciekawe, jak będziecie obserwowali rynek na minutówkach, to bardzo często interakcja z fioletową chmurą na minutówkach jest bardzo ważna dla tego, co rynek zrobi. Rynek na minutówkach potrafi się w punkt od fioletowej odbić i jeżeli jej nie przebije, a odbije, to po prostu odbija się tak jak rażony prądem. Czyli to jest krótki strzał i bardzo szybka interakcja. No, musicie troszeczkę przy wykresach też posiedzieć i jak gdyby popatrzeć, jak to działa. Co ważne, nie brać tego, co mówię na słowo honoru, tylko to trochę potestować, a potem uwierzyć. Wierzcie mi, że wiara w cokolwiek, czy to w chmury, czy w każdą inną metodologię, czyni cuda, bo wtedy jesteśmy bardziej konsekwentni w jej stosowaniu. Podsumowując, to bardzo ważny screen. SMA i MMA bez opóźnień i przesunięć, główne chmury 4,8, 288, 1440, no i dodatkowe 12, 3, 4, 5, 6 i 7200 oraz te pośrednie. Robi się z tego na wykresie tak naprawdę mała pajęczyna, ale jak wie się, gdzie patrzeć, bo to jest istotne, tak naprawdę patrzymy na punkty interakcji ceny z tymi średnimi, z tymi chmurkami, to nam ta chmura nie przeszkadza. Tak? W sensie te średnie i taka ilość średnich. Chmurki i newsy. No właśnie. Taki drobiazg. I to jak naniesiecie sobie chmury na wykres i będziecie patrzyli na chmury na wielu interwałach jednocześnie. Ja dla przykładu jednocześnie patrzę na minutówki, pięciominutówki, godzinówki i H4. A to podczas newsów bardzo często cena dochodzi w punkt do jakiegoś takiego konkretnego poziomu. Oczywiście no można powiedzieć, że no, to tam gdzieś się musi odbić. To prawda i gdzieś się musi odbić. No ale często odbija się na chmurach. Tak? Czyli jeżeli mamy taki punkt, gdzie następuje odbicie, to możemy powiedzieć, ok, poziom zaliczony, jest reakcja. Jak zobaczycie, jak to działa, chociaż ja akurat z tego jak gdyby odbijania nie korzystam, bardziej korzystam z drugiej opcji, to zobaczycie, że to się da połączyć tak naprawdę z innymi metodologiami, ewentualnie grać tylko na chmurach zgodnie z tym głównym kierunkiem. Zobaczcie,
Tutaj mieliśmy jakiś tam gwałtowny zwrot akcji od góry, cena poleciała i teraz, co jest ważne, jeżeli poleciała i nie ma od razu odbicia w drugą stronę, czyli tam wycięcie stopów i jadą w drugą stronę, to nasze chmury będą trzymały kierunek główny, tak? Mamy interakcję z czerwoną i tak naprawdę co się tutaj robi? Konsola. Nasza konsola czeka na pomarańczową, tu widzimy interakcję z niebieską i kontynuację ruchu. Kontynuacja ruchu trzymana przez czerwoną chmurę. Mogło być tak, że tutaj kolejna konsolka, również statystycznie jest to bardzo częste zjawisko, czekałaby na pomarańczową, czyli jeszcze mielibyśmy tutaj tą konsolę trochę dłuższą i pomarańczowa chmura, można powiedzieć, spycha cenę w dół. Oczywiście brzmi to śmiesznie, że spycha, bo tak naprawdę to cena rysuje chmurkę, no ale tak jest. Cena bardzo często czeka na chmury i w momencie, kiedy już się doczekała, to kontynuuje ruch dalej. Zalety chmurek. To, co mówiłem na początku, że chmura będzie zawsze w tym samym miejscu, tak? Nie można tego błędnie narysować. Można narysować linię trendu albo zmierzyć FIBO nie tak jak trzeba, bo się tam zaczęło mierzyć nie w tym miejscu, w którym się powinno mierzyć chmury, konkretnie średnie, zawsze będą w tym miejscu, w którym powinny być. No, dzięki temu macie tak naprawdę samorysujące się wsparcia i opory. Tak? Poziomy, na których cena statystycznie reaguje. Co więcej, reaguje w ten sposób, że się odbija. A jeżeli przebija, no to retestuje z drugiej strony. To, co ważne, bardzo łatwy sposób, można implementować chmury na urządzeniach mobilnych, tak, po to, żeby, no, szczególnie na początku trzeba ileś godzin spędzić i popatrzeć na, w ogóle na wykres, żeby zacząć handlować, obyć się z nim. W momencie, kiedy będziecie mieli chmurki, interpretacja tego, co statystycznie rynek powinien zrobić, będzie prostsza. Właśnie dzięki temu możemy określić kierunek. Co więcej, skoro to, o czym mówiłem, wchodzimy precyzyjnie na interakcji ceny z chmurą, mamy te wejścia bardzo precyzyjne, czyli możemy, jeżeli ktoś daje stop lossy, dawać te stop lossy krótkie, albo po prostu, jeżeli rynek nam przeleci przez taki poziom i będzie korkował z drugiej strony, no to niewiele stracimy. Co więcej, jeżeli ktoś gra na kontynuację, tak, no to możemy zarówno prowadzić po chmurach cenę zgodnie z trendem, jak i w miejscach interakcji możemy po prostu dokładać, czyli nie dokładamy tam co 5 czy co 10 pipsów, robimy z tego drabinkę, tylko dokładamy w miejscach interakcji z chmurami. Niezastąpione, i wierzcie mi, że jest to niezastąpione narzędzie, przy ratowaniu pozycji stratnych, czyli jeżeli ktoś nie zastosował stop lossa i cena tam gdzieś pojechała, to chmury pozwalają z takich sytuacji wyjść. Szczególnie, no, powiedzmy, że przy zwrotach, tak? Czyli rynek zmienił kierunek albo zmienił trend, a my zostaliśmy z pozycją gdzieś tam na dole, nikomu tego nie życzę, to chmury pomagają zdecydować, co robić. Czy tak naprawdę takiej pozycji się pozbyć, w sensie zamknąć ze stratą i zapomnieć, czy można ją ratować, w sensie, że na poszczególnych chmurkach, jeżeli mamy cały czas kontynuację, możemy dobierać pozycji, uśredniając po to, żeby wyjść. To tak też na pytanie, czy uśredniam, tak, martingale'a nie stosuję, ale griduję. I dla mnie to jest po prostu, jest to tylko i wyłącznie element podejścia do rynku, interpretacji ceny, czyli to nie jest tak, że muszę wejść na określonym poziomie i tu albo nigdy. Nie, to jest tak zwana akumulacja w strefie bądź dystrybucja. Aczkolwiek, no, to nie jest nic dziwnego, tak, że uśredniamy cenę i jedziemy z całą paczką, a jeżeli rozjechali nam setup, no to wychodzimy z takich pozycji. Tu taki screen tylko do tego, żebyście zobaczyli, jak wyglądają wykresy z chmurkami. Ten po lewej, to macie te trzy chmury, które dostaliście w paczce, a po prawej już są tylko i wyłącznie te średnie graniczne. Tak, ten po prawej jest, no, powiedzmy, dla mnie bardziej czytelny. Dla was na początku być może ten po lewej będzie bardziej przydatny, tak, łatwiej na nim zobaczyć zależności, ale docelowo na urządzeniach mobilnych będzie też wyglądał tak jak ten po prawej. Przejściach pór przez chmurki. Tak się zastanawiam właśnie, bo ilość tej wiedzy, którą w tej chwili wam przekazuję,
no jest duża. No ale okej, będziecie mieli okazję otworzyć sobie ten film po raz kolejny. To na pewno wielu wam pomoże i macie już w tej chwili chmury, więc będziecie w stanie popatrzeć na wykresy zgodnie z metodologią. Czyli mieliśmy tak naprawdę wcześniej, jeszcze raz, mieliśmy chmury, tak? Jako takie, interakcje z nimi ceny, mieliśmy trend korektę, w jakim stanie jest rynek, teraz mamy kolejną rzecz, to jest przejście chmur przez chmury. Kilka słów wstępu. Zaznaczamy przejścia przeciwko aktualnemu kierunkowi. Tak jak wspomniałem, kierunki są dwa, czyli trend bądź korekta. I jeżeli przejście chmury jest przeciwko takiemu głównemu kierunkowi, to go sobie zaznaczamy. Zaznaczamy tylko i wyłącznie przejścia, takie chmury, które są po kolei, na przykład 48, 288, a nie 48 przez 1440, tak? Czyli tam chmurki kolejne. Nie zaznaczamy przejść zgodnych z aktualnym trendem. Wiem, że osoby, które używają chmurek, też biorą pod uwagę te przejścia zgodne z trendem i rynek faktycznie często je tam sobie odklepuje. Ja osobiście tego nie stosuję. Mamy tutaj pierwszy przykład. Jak widzicie po lewej, tak było przejście niebieskiej chmurki przez zieloną, czyli mamy zmianę kierunku. Jeżeli założymy, że mieliśmy wcześniej trend wzrostowy, to on tutaj wszedł w spadkowy. Żeby ten spadkowy trend został zatwierdzony, to cena powinna tutaj po prawej odklepać, nazwijmy to, ten poziom przejścia. W praktyce to później może wyglądać jak podwójny szczyt, może wyglądać jak głowa z ramionami, jak gdyby tych formacji możemy je sobie nazywać dowolnie. Ja w przypadku chmurek po prostu jest to dla mnie przejście. Co więcej, przejście, które w jednym ze wskaźników rysuje się automatycznie, nie trzeba tego wtedy robić samemu. Ok, jak widzimy, ten poziom został odklepany, ale w tym miejscu, zobaczcie, pomarańczowa przeszła przez niebieską w kierunku zielonej, mamy korektę. Czyli tak naprawdę tu, jeżeli mamy mieć tutaj koniec korekty, to powinniśmy mieć również ten koniec korekty odklepany. Zaraz na powiększeniu zobaczcie, jak to wygląda. To jest ten poziom przejścia, tak, ten, o którym mówiliśmy. Co więcej, tutaj mamy powrót do trendu spadkowego i jeszcze jeden bardzo istotny element. W tym miejscu, zobaczcie, niebieska chmura nie wyszła przez zieloną w górę. Zobaczcie, ta średnia pojechała po zielonej i spadła. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że gdyby niebieska przeszła nam przez zieloną w górę, to tak naprawdę zmienilibyśmy trend na wzrostowy. Czyli oczekiwalibyśmy nic innego jak odklepania tego poziomu. I przejście kolejne niebieskiej w dół, mielibyśmy trend spadkowy i do potwierdzenia kolejny poziom niżej. Taka sytuacja, jak będziecie korzystali z chmurek, zaobserwujecie ją na swoich wykresach, oznacza, że gdyby jest determinacja w rynku, żeby kontynuować i to dość szybko, to zresztą widać później, jak cena reagowała, ruch w dół. Czyli tu mamy odklepany zmianę trendu, tak, i jedziemy w dół. Tu jest powiększenie. Koniec trendu. Przejście, i tutaj wcześniej nie mówiliśmy, tu jest chmura dodatkowa, dwunastka, tak, to jest przejście przez pomarańczową i to jest poziom przejścia. Został odklepany prawie natychmiast. Tak? Mówię odklepany w sensie, że cena wróciła do tego poziomu. Zobaczcie, czerwona nie wyszła powyżej pomarańczowej i kontynuujemy ruch. I znowu kontynuujemy go w dół. Teraz zobaczcie, prowadzenie przez czerwoną do niebieskiej jest interakcja, dokąd? Do pomarańczowej, no i później mamy kontynuację ruchu dalej. Jak mówiłem, dlaczego tak? Nie wiem, ale działa. Zanim przejdę do diamentów, tak zastanawiam się, czy jeszcze coś ze średnimi. Słuchajcie, no jak widać na załączonym obrazku, dzięki średnim chmurkom MMD macie trend, korektę, wiecie, w którym kierunku handlować, handlujecie pod odbicia zgodnie z kierunkiem głównym. Jeżeli rynek ma zmienić kierunek, to powinien odklepać nam poziomy przejścia poszczególnych chmur, tak? Tych takich jednym po drugiej. Przejdźmy do diamentów.
Czym jest diament? Jak wspomniałem gdzieś tam na początku, diament to specyficzna świeczka. To taka czysta świeczka, można by ją nazwać brylant, bo diamenty mają też swoje odmiany, ale powiedzmy taki czysty diament. Jeżeli macie swing, czy to wzrostowy, czy spadkowy, w tym przypadku jest to wzrostowy i mamy dwie świece wzrostowe, świecę odwrotną i kolejne dwie świece wzrostowe, niezależnie od interwału. To jest nasz diament. Warto takie świeczki zaznaczać, dlatego że to są kolejne punkty interakcji w przyszłości. Prawdopodobnie cena pójdzie gdzieś tam do góry, spadając, na tym poziomie oczekujemy interakcji. Bardzo często będzie to, jak już wstępnie powiedziałem, interakcja to jest odbicie. Tak? A jeżeli jest przebicie, no to retest z drugiej strony. Czyli tak jak działają chmury, tak jak działają wsparcia i opory, to są tak naprawdę diamenty. Dobrze, żeby ten swing, taki ten impuls był silny, bo wtedy te diamenty mają jak gdyby też dużo większą wymowę. Bardzo często, jeżeli kojarzycie schemat Wyckoffa, akumulacji bądź dystrybucji, jeśli nie, to na pewno gdzieś tam w necie go znajdziecie. Bardzo często, kiedy cena idzie tak w jednym kierunku, pojawia się diament, go zaznaczycie, po czym cena zaczyna na przykład konsolidować, to bardzo często konsoliduje, mając w tym przypadku wsparcie na poziomie diamentu. Konsoliduje i albo kontynuuje ruch, albo przebija ten diament w dół, retestuje go z drugiej strony i już spada. Tak? Co istotne, warto naprawdę zaznaczać te diamenty, to są punkty, bardzo istotne punkty interakcji. Są też diamenty zapomniane, ale zaraz Wam pokażę. Warto je zaznaczać, po prostu. Możecie w tej chwili, jeżeli macie gdzieś tam okazję popatrzeć na wykres, możecie takich diamentów znaleźć całe mnóstwo, to na każdym interwale. To jest interwał, bardzo wysoki interwał. Jak wspomniałem, mieliśmy swing wzrostowy, mieliśmy diament, tak? Czyli mamy dwie niebieskie, czerwona, dwie niebieskie, czyli mamy diament. Nie widząc przyszłości, moglibyśmy go sobie zaznaczyć. I teraz zauważcie, teraz już wiemy, że to była dystrybucja na górze i tak naprawdę nasz diament był niczym innym, jak poziomem wsparcia. W momencie, kiedy został rozjechany, oczekujemy, że cena wróci do niego, żeby było śmiesznie, bardzo często do jego 50%. Stestuje ten poziom, no i będziemy mieli kontynuację ruchu. Specjalnie zrobiłem coś takiego, że przez kolejne slajdy będę Wam pokazywał, jak działają diamenty na coraz niższym interwale. Jeśli dobrze pamiętam, to ten był chyba nawet weekendowy. Zobaczcie, punkt ten będziemy rozpatrywali, ten poziom interakcji. Do tego wrócimy. Tutaj jeszcze mówiłem, zobaczcie, o tak zwanych poziomach, diamentach ukrytych. Nie widząc historii, nie widząc przyszłości, tak? Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie tutaj, jest diamencik. Czytelny, jednoznaczny. Dwie niebieskie, czerwona. Dwie niebieskie. Zaznaczamy. Oczekujemy interakcji. Cena przelatuje, tak jakby go w ogóle nie widzieli. Tutaj mamy jakąś akumulację, lecą w drugą stronę, znowu go nie widzą. Być może na niskim interwale coś tam się zadziało, ale generalnie na tym interwale, na którym zaznaczalibyśmy sobie ten poziom, to go nie ma. Tu nic się nie dzieje. Wszystko jest po coś. Jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym diamentem ukrytym, coś takiego jak tutaj, nie jest niczym odosobnianym. Takie przypadki, jak popatrzycie na wykres, jeżeli pojawia się taki diament niezauważony, rozjechany, drugi raz rozjechany, można powiedzieć, że miało się coś dziać, się nic nie dzieje. To jest wykres złota. Chyba na weekendówkach. Tak? Określony poziom interakcji. Co więcej, zobaczcie, to też jest diament. To jak rynek na nie reaguje na diamenty, to jest bajka. Są jeszcze tam swingówki, ale to już pewnie nasz webinar musiałby trwać 6 godzin, żebym zdążył o wszystkim powiedzieć. Ale tak, mamy nasze diamenty, które w połączeniu z chmurami, to jest bajka. Dlaczego? Prawdopodobnie w tym miejscu również mieliśmy odbicie od chmury. Połączenie diamentu z chmurą to jest jak gdyby podniesienie prawdopodobieństwa reakcji. Wracając do naszego pierwszego diamentu, który był tutaj
przed dystrybucją. Tak? Będziemy rozpatrywali to miejsce tutaj, czyli retest tak naprawdę środka diamentu. Tutaj mamy, jak widzimy, trochę mniejszy interwał. Tak? Mamy poziom, widzicie to, co mówiłem, było wsparcie, cena reagowała, żeby było śmiesznie, też reagowała właśnie na 50%. Po rozbiciu mamy retest. No i schodzimy coraz niżej. Niżej, możemy zejść jeszcze niżej. Tak? Precyzja, zobaczcie, no z tego, co wiem, to chyba było 15, jak pamiętam historię, czyli M15 z weekendówki, 50% diamentu. Reakcja na niskim interwale wyglądała w ten sposób. To jest odpowiedź na pytanie, czy na niskich interwałach coś jest poukładane, czy też nie. Miałem, czyli mieliśmy takie zaznaczenie i taka precyzja. Miałem taką rozmowę kiedyś z osobą, która no, handlowała po pracy. Próbowała gdzieś tam tak naprawdę swoich sił po to, żeby sobie, no, mówiąc wprost, dorobić. No i ktoś temu młodemu człowiekowi powiedział, że ma handlować tylko i wyłącznie na wysokich interwałach H4 i D1, nie? No bo skoro nie ma za dużo czasu, no to ma analizować na dużych interwałach. No i szło mu to kiepsko. I po jakiejś tam krótkiej, nawet chyba wymianie gdzieś tam na Facebooku, czy w inny sposób, wymianie zdań, ja mówię, stary, zejdź sobie na M1, M5, wrzuć chmury i zacznij handlować. No i się okazało, że na niskim interwale okazji do zajmowania pozycji miał dużo, dużo więcej. Dużo mniejszym kapitałem musiał handlować, tak? Mógł ustawiać krótsze stop lossy. No, musicie to samemu trzeba to na własnych doświadczeniach i na popatrzeć, jak to działa. Działać działa. Zachęcam, tak jak mnie kiedyś zachęcono, ja też was zachęcam do tego, żebyście patrzyli na niskie interwały. Ok, wracając do diamentów. Diamenty, taka zabawka, no o zabawce to może później, ale to jest narzędzie do szybkiego zaznaczania takich różnych poziomów, tak, istotnych dla rynku. Mamy diament ukryty, jest tutaj, następny diament, mamy interakcję tutaj, no, śmigam. A tak, jeszcze taka informacja, bo to może wam się przydać. Zobaczcie, jeżeli odrzucimy pojęcie czasu, to te dwie świeczki w sumie też są diamentem, tak? No, tu tylko nam brakuje drugiej świecy, żeby to był czysty diament. Ale gdybyście mieli dwie niebieskie, a po drodze dwie czerwone, równie dobrze możemy je traktować jako diament wspólnie. Co ciekawe, zobaczcie, ten poziom dostał też tutaj, w jakiś sposób rynek zareagował, tutaj też się od tego poziomu odbili. To, tak to po prostu działa. Ok. Kryptowaluty, no właśnie. Na kryptowalutach to też śmiga. I na tą chwilę pokażę wam wykres kryptowalut. Tak zrobiłem to tak trochę na szybko. W jaki sposób na kryptowalutach można wykorzystywać metodologię MMD, czyli jak wykorzystywać chmurki, tudzież diamenty. Zobaczcie. To jest wykres z chmurkami. D1, Bitcoina. Bitcoin do dolara. Ktoś powie, no dobra, to jakieś poziomy tam powinny być, od czegoś się odbić muszą. No tak, tylko zauważcie, że mamy ciągle prowadzenie przez pomarańczową, przez czerwoną. Kolejne schodzenie, te schody, kiedy od końca grudnia rynek zaczął spadać. Też jak gdyby poziomy chmur, mamy je na bardzo wysokim poziomie interakcji. Tak? To jest robione chyba wczoraj czy przedwczoraj, nie wiem, czy tutaj rynek nie poszedł jeszcze trochę, na przykład do pomarańczowej. To będziemy mogli może później jeszcze sprawdzić. Znowu, zejście w dół, trzymanie przez czerwoną. Co ciekawe, tutaj mamy przejście ceny przez czerwoną, bo mówiłem o przejściach chmury przez jednej chmury przez drugą, one są bardzo istotne. Czyli powiedzmy, że tutaj czerwona przechodziła przez pomarańczową i tego poziomu nie zretestowaliśmy. To jest poziom około tam 15, między 13,5 a 15 tysięcy dolarów. Czyli gdybyśmy mieli utrzymać trend spadkowy, to
powinniśmy ten poziom przetestować. Jeżeli pojedziemy do góry, oczekujemy na tym poziomie reakcji. Ale równie dobrze jest poziom przejścia ceny przez czerwoną, który został, tutaj ten poziom został zretestowany. Zresztą chyba mam to na następnym screenie. O właśnie. Tak? Tu jest poziom przejścia. Co więcej, tu mamy też diament. Diament, który tu został rozjechany, tu mieliśmy interakcję na tym diamencie i kolejna interakcja. Jazda w dół. Tu był diament i tutaj też był diament. Tak? Czyli w jaki sposób cena reaguje na takie poziomy? D1. Jeżeli wchodzimy na niskie interwały i oczekujemy tutaj określonych zachowań rynku, to wierzcie mi, że na minutówkach czy na 5-minutówkach można było tutaj zająć pozycję, zgodnie również ze schematem przejścia czerwonej przez pomarańczową, ale to są schematy statystyczne, jest taki schemat statystyczny na Maćka, o którym wspomniałem, czyli przejście czerwonej chmurki przez pomarańczową i retest ceny, cenę retestuje pomarańczową. No właśnie, tak wyglądają D1. Tutaj mamy H4. Pytanie, co możemy zrobić? Tak, czekamy na reakcję. Na tym poziomie, na tym poziomie, na tym poziomie. Tutaj nie doszli. Gramy zgodnie z kierunkiem głównym. Dla H4 jest to kierunek główny, czyli buy. Jeżeli rynek spada, to znowu tutaj mamy punkty reakcji, na których handlujemy zgodnie z tym kierunkiem. Oczywiście na niższych interwałach handlowalibyśmy na przykład w dół, ale od tego miejsca, dokładnie tutaj odtąd, na H4 jesteśmy w korekcie trendu wzrostowego, tak? Czyli tutaj wszędzie szukamy serii. Co ciekawe, zielona, która została stestowana, tak? Były odbicia, przebiliśmy się. W tej chwili jesteśmy tu gdzieś w okolicach 11 tysięcy. Czyli testujemy zieloną. Ja osobiście oczekuję spadku. Godzinówki. Tak, reakcja ceny, przejście czerwonej, jedziemy do niebieskiej. Jeżeli pomarańczowa w tym miejscu przeszła nad niebieską, czyli wyszliśmy w korektę na godzinówkach, dokąd jedziemy? Do zielonej. Wszystko ok. W tej chwili pomarańczowa wspiera. Tu mieliśmy punkt reakcji. Tak mówię, cena w tej chwili jest, zdaje się, że jest tam wyżej, około 11 tysięcy. M5. Jak już tak jadę po tych różnych interwałach, to znowu istotne jest to, na którym interwale gramy, tak? Na którym interwale zajmujemy pozycję. Ale wszędzie, spokojnie, zgodnie z handlując, zgodnie z chmurami, czyli zgodnie z kierunkiem głównym, da się zarobić pieniądze. Korekta, nie mam tutaj historii. Tu jest korekta, czyli od niebieskiej do zielonej. W momencie przejścia ceny, wyjścia pomarańczowej w górę nad niebieską, mamy trend wzrostowy, czyli tak naprawdę każda jedna chmurka to jest okazja do zajęcia pozycji na buy. Tak, buy, 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 buy. W tym miejscu tutaj weszliśmy w korektę. No, zobaczymy najwyżej na realnym rynku jeszcze. Tak, tu. Pomarańczowa przechodzi przez niebieską. Czego oczekujemy? Interakcji z zieloną. Tu. Potem może być kontynuacja, ale generalnie tu już jest korekta. Oczekujemy, że tutaj się coś wydarzy. O, a tak wygląda mój wykres. Może nie online, ale tak naprawdę mamy 4 interwały, czyli mamy godzinówkę, przepraszam, mamy minutówkę, 5-minutówkę, godzinę i H4. Dlaczego? Dlatego, że jak będziecie patrzyli na przykład na takie punkty, jak tutaj, czyli że cena reaguje na czerwoną, na H1, to znaczy, że na minutówkach mamy jakiś fajnie wyrysowany schemat odwrócenia czerwonej z pomarańczową. Pewnie na żywym rynku będzie to widać dużo, dużo lepiej. No, to w sumie teraz ja zrobię łyka herbaty, a was zaproszę do zadawania pytań. A Krzysiek, przejmiesz głos? Tak, halo, halo, witam serdecznie. Tak, przejmuję głos, przejmuję też prezentację, więc... Pokazuję już mój obraz. Słuchajcie, mam do was wielką prośbę. Proszę, żebyście teraz wypisali na czacie pytania do Mariusza.
Będzie mi czas tylko 10 minut, ale mam nadzieję, że odpowie na te najważniejsze pytania, więc proszę o konkretne pytania. Tak, ja w tym czasie szybciutko przejrzę pytania, które gdzieś tam pojawiły się na górze. Postaram się na nie poodpowiadać, tylko tak zobaczę, o co były pytania, być może uda mi się jakoś tam pogrupować. Co my tu mamy? A, dobra, tu jesteśmy. Słychać. Tu mamy. Tak, nagranie to już kwestia Krzyśka. Każda chmura jest, no tak szybciutko odpowiadając od góry, bo może zdążę. Czy jest to szablon, czy każda chmura jest oddzielnie? Każda chmurka jest oddzielnie, to znaczy każdą chmurkę wrzucacie sobie na wykres. Mam nadzieję, że udało się to wam powrzucać. Wgrać to oczywiście do indykatorów, czyli do wskaźników. Wtedy no, najprościej to zamknąć i wyłączyć. Mały kwadracik, nie wiem co to jest, silnik, ankieta do wypełnienia. Green mi nie działa. A, słuchajcie, ważna rzecz, jak wrzucacie te chmurki na wykres, musicie sobie doczytać historię. Prawdopodobnie, jeżeli wrzucacie jakiś nowy wykres i nie macie dużej historii, no bo tam mamy dość duże wartości, tak, 1440 to już jest taka konkret średnia, to wtedy trzeba doczytać historii. I wtedy wam się wszystkie trzy chmury pojawią. To już tak z doświadczenia wiem, że trzeba tej historii doczytać. Nie trzeba zioła palić, żeby chmury widać było. Rozwiń Kazik. Dobrze. Znaczy tak, ja handluję na minutówkach, pięciominutówkach. Oczywiście zaglądam na godzinówki i H4, dlatego że tam są punkty reakcji na chmurach, ale tak naprawdę handluję na niskim interwale. Dobra. W sumie na część pytań już została odpowiedź. Odpowiedź jest. Do telefonu, tak jak wspomniałem, dodajemy chmury po prostu dodając te wartości, tak? Czyli dodajecie sobie EMA i SMA, wpisując wartość, żadnych przesunięć nie ma i będziecie mieli te graniczne średnie. Dobrze, co my tu mamy? Tak, chmury, bla, bla. Co my tu mamy? Brak prezentacji? Nie było widać mojej prezentacji? Chyba było widać, nie? Większość chyba widziała. Prezentację było widać, tylko to jedna osoba miała problem. Okej. Okay. Czy będzie można dostać tego PDF-a? To właściwie pytanie do Krzyśka, ale tak naprawdę macie to na filmie, jeżeli komuś ten PDF czymś pomoże, to tam żadnych tajnych rzeczy nie ma, wszystko to, co widzieliście, będzie też na filmie. No to już jak będzie taka potrzeba, to myślę, że damy radę sobie z tym poradzić, gdzieś go tam wrzucimy. Chmury to średnie, ok. Tak, nagranie będzie. Formacja diamentu, no właśnie. Na jakim interwale łapać diamenty, bo widzę, że zaczęliśmy dochodzić już do takich konkretniejszych pytań. Słuchajcie, diamenty, tak naprawdę one występują na każdym interwale, zarówno na minutówkach, jak i na pięciominutówkach, ale najlepiej zaznaczać je na H1, H4. No, mogą być też D1, zależy na jakim interwale handlujecie. Dlaczego? Na M1, M5 diamenty są bardzo szybciutko jak gdyby testowane, retestowane, rozjeżdżane, one za długo nie żyją, tak to nazwijmy, tak? Diamenty na H1, czy tam M15, chociaż ja osobiście M15 nie używam, to te diamenty jak gdyby są bardziej istotne. Na pewno przy gwałtownych ruchach warto patrzeć na M5, bo wtedy można gdzieś tam na takim diamencie parę złotych zarobić, ewentualnie jak zostanie rozjechany, to na reteście zabrać się razem z rynkiem i pojechać w przeciwnym kierunku, ale najczęściej H1 i H4. Dobrze. Jeżeli chodzi o diamenty, to bierzemy tylko i wyłącznie open close, czyli nie mają znaczenia knoty.
interesuje nas tylko jak gdyby ciało świecy. Pytanie, ile razy diamentowy poziom może zostać przejechany. Wiecie co, są diamenty, które funkcjonują jakby długo. Ja zakładam, że jeżeli była interakcja na jakimś poziomie, to tak jak z paciem i oporem. Jeżeli diament był testowany 2-3 razy, to znaczy, że jak gdyby jego moc no, słabnie. Tak jak jest z chmurkami, tak samo jest ze wsparciami, oporami, tak samo jest też z diamentami, jakby to się niczym nie różni. Do czego wykorzystywałem AMI Brokera, parametrów metodologii do konkretnych klas instrumentów? Nie, uważam, że optymalizacja w AMI Brokerze pod poszczególne rynki w mojej ocenie nie ma sensu, dlatego że rynki się też zmieniają. I to powoduje, że coś, co działa dzisiaj, no musiałbyś mieć tak naprawdę sztuczną inteligencję, która by optymalizowała analizowany rynek, że tak powiem, w biegu, i jeżeli zauważyłaby to, że ten rynek się zmienia w stosunku do tego, co rynek robił wcześniej, no to musiałbyś to modyfikować. Ja bazuję na tym, że te wartości chmur, które są, one są na tyle optymalne i działają na tak wielu rynkach, że po prostu, no, że mam takie uniwersalne wartości i koniec. Nie chcę ich optymalizować. Jeżeli ktoś chce, pewnie można znaleźć lepsze wartości, tylko tak jak mówię, może się okazać, że w którymś momencie one przestaną działać. Po co krypto jest dobrze na Forex? Po prostu wykres to wykres, tak? Widzę, że ktoś analizuje, BTC doszedł gdzieś do pomarańczowej. Okej. Czat. Mamy jeszcze tam trochę czasu, zdążę to przeanalizować do końca, te pytanka? Zostało jeszcze 3 minuty. Dobra, szybko. U jakiego brokera BTC? Znaczy ja analizuję na co to było? Na Finexie, czy jak to się tam, jak jest taka platforma, ale generalnie korzystam z TradingView i z tego, co oni tam dają, które pozwalają potwierdzić punkty wejścia, jakiś dodatkowy indykator. Nie mam dodatkowego indykatora, tak naprawdę dla mnie punktem wejścia jest kontakt ceny ze średnią, to znaczy z jedną bądź drugą, czyli z chmurą, i to jest miejsce do zajmowania pozycji. W momencie, jeżeli na przykład korzystacie z innych wskaźników, niezależnie od chmurek, to może być tak, że będziecie mieli dodatkowe potwierdzenia. O mentalnym stop-lossie to dłuższa historia, ale tak naprawdę to jest kwestia taka, że musicie gdzieś mieć w głowie jakiś poziom, tak? Na przykład to może być poziom, jeżeli wchodzicie na M1, M5, jakaś istotna chmura z H1, tak? Że po przebiciu tak naprawdę na M1, M5 już dawno zmieniono kierunek i nie ma sensu bronić, upierać się przy tym, że rynek, nie daj Boże, że rynek zawróci, to najgorsze, co może nas spotkać. Ile czasu trzymam pozycję? Różnie. Zazwyczaj jest tak, że pozycje, jeżeli chodzi o niskie interwały, trzymam maks kilka godzin, tak, pozycja zamknięta, jeżeli się da, to staram się na przykład wchodzić rano, szukać okazji i zamykać pozycję przed sesją amerykańską, a potem rozgrywać, jeżeli mam na to czas, amerykańską dodatkowo, jak gdyby niezależnie już z moimi pozycjami. Odnośnie diamentów, czyli siła spada z niższymi interwałami. Generalnie mam wrażenie, że tak, ale to jest bardziej wrażenie niż badanie. Jak ustawić linię? No SMA, EMA po prostu. Dodać do platformy. Skuteczność zagrań, dobre pytanie. Jeżeli handlujemy w punkt i wychodzimy, ta skuteczność sięga nawet 80%, nawet więcej. No musicie jak gdyby inaczej. Bardzo proszę, żeby nie brać tego, co mówię, tak na pałę i okej, powiedział, to na pewno tak to działa. Potestujcie. Chodzi o to, żebyście sami wyciągnęli wnioski. Powiem wam, że miałem taką osobę, której pokazałem to od A do Z i ona powiedziała, okej, do mnie to nie przemawia, rozjeżdżają mi te poziomy, nie rozumiem. No i okej, zarabia pieniądze w inny sposób. Ostatnie pytanie. Coś o temat mentoringu, gratulacje, odkrycia, okej. Tu szukam czegoś szybko. Czy chmury mogły nas uchronić? Słuchajcie, nie wiem, czy mogły nas uchronić. Generalnie jest tak, że chmury tak naprawdę są narzędziem do handlowania zgodnie z trendem. Tak? Szerokość chmury nie ma znaczenia. Tak mówiłem, jeżeli jest bardzo szeroka, to może być
to, że cena będzie się poruszała wewnątrz. No dobra, to chyba na razie tyle. Okej, to ja dziękuję Ci serdecznie, Mariuszu. Oczywiście Wam też serdecznie dziękuję tutaj, że uczestniczyliście. Chciałbym, żebyście podziękowali Mariuszowi na czacie. On myślę, że zasłużył sobie na to. Bardzo szybko, dużo wiedzy. Krzysiek, mogę tylko dodać jeszcze mały drobiazg. Oczywiście, dawaj. Wiesz co, bo patrzę tutaj pytanie, w jaki sposób ustawiać take profit, bo na chmurkach nie da się ustawić take profitu. Tak naprawdę chmura podąża za ceną, więc nie wiadomo, dokąd mogą dojechać. O tym już nie zdążyliśmy, ale o tym mówią envelopki. Ale to będzie okazja jeszcze, żeby o tym powiedzieć. Okej, dzięki serdecznie. Tak widzicie, to mu dziękuję, a on jeszcze chce tutaj oczywiście przekazać jak najwięcej wiedzy. Okej, dobra, słuchajcie, to czas na pytania, odpowiedzi zakończyliśmy. Jeśli jesteście oczywiście zainteresowani tym, żeby się dalej, jakby pójść o krok dalej z tym tematem, jak widzicie, jest bardzo ciekawy, bardzo przejrzysty strategia, która pokazuje wsparcie pory. W związku z tym myślę, że warto pójść i dowiedzieć się szczegółowo, jak to dokładnie wykorzystać w codziennym tradingu i tak już na więcej w przedstawionych przykładach. Otóż za tydzień, 26 i 27 lutego, organizujemy właśnie webinar z Maciejem Drozdowskim. Zaczniemy o godzinie 19 i to będą dłuższe webinary. Będzie więcej oczywiście przekazanej wiedzy i dużo ciekawych jeszcze prezentów. Co to będzie? To najpierw Wam powiem o tym, co będzie na tych webinarach. Po pierwsze, Mariusz powie Wam o tym, jak wygląda ta skuteczna metoda właśnie analizy na rynku w oparciu o praktyczne zastosowanie chmur EMD, czyli jak sam widzieliście, że te chmury, żeby odczytywać w ogóle wsparcie opory w oparciu o te chmury, nie jest to jakimś faktycznie problemem, ale są jeszcze pewne elementy, na które warto zwrócić uwagę i o tym będzie oczywiście mówił Mariusz. Nauczysz się właśnie wyznaczać te kluczowe poziomy, gdzie powinniśmy faktycznie zająć pozycję zgodną właśnie z kierunkiem i ustalić potencjalne zasięgi tego ruchu. W związku z tym to, że już wiesz, w którym momencie jest to wejście, to jeszcze bardzo ważna jest informacja, dokąd faktycznie można podążać za tą ceną. Przed chwilą o tym właśnie Mariusz też jakby powiedział, że tej profitu nie ma, natomiast podąża się za chmurkami. Dość jak połączyć metodologię MD z innymi elementami, więc to też fajna dodatkowa wiedza i z wskaźnikami analizy technicznej. Tak? To nie tylko oczywiście nie tylko zakończymy na tych chmurach, ale są jeszcze dodatkowe elementy. Zobaczysz też analizę aktualnego stanu rynku na wybranych przez uczestników wykresach. Będziecie mieli możliwość wybrać konkretne walory. Mariusz weźmie pod lupę i Wam w szybki sposób przedstawi, jak to on widzi dany rynek i gdzie są tak naprawdę możliwe wejścia i wyjścia z tego rynku. No i tutaj to jest dosyć ważna sprawa, bo już wchodzimy w zarządzanie. Zrozumieć, dlaczego 1% dziennie tak naprawdę wystarczy do tego, żeby wchodzić, raczej 1% dziennie ściągać z rynku. O tym Wam powie Mariusz. Jak wiecie, cały rok ma 360 dni, ale wiadomo, że nie wszystkie dni gramy. Wystarczy grać 200 dni, więc w prosty sposób można wyliczyć, że to można osiągnąć 200%. Ale oczywiście, tak jak on sam wspomniał wcześniej, na samym początku webinaru, że do tego też trzeba przysiąść i tego się nauczyć. Nauczysz się określenia optymalnych poziomów tej protów i z tych 100% dla wybranego interwału, poznasz dobór optymalnej wielkości pozycji dla przyjętego poziomu ryzyka i oczekiwanej oczywiście stopy zwrotu. W ramach tego webinaru otrzymasz oczywiście bilet wstępu na 2 spotkania. Będziecie mieli też dostęp do wszystkich nagrań z tych webinarów, które odbyły się z Mariuszem na okres 6 miesięcy. Dostaniecie też gotowe szablony do MT4. Dzisiaj dostaliście indykatory, tutaj będziecie mieli jeszcze dodatkowe szablony. Dostaniecie też skrypty do TradingView, będziecie mogli sobie tam podejrzeć to, co robi
Mariusz, już macie jeszcze unikalne wskaźniki właśnie w MT4 do szybkiego znaczenia istotnych poziomu. Mariuszu, to mówiliśmy o tym jakoś tam na początku, jeszcze przed spotkaniem, że będziesz chciał jeszcze pokazać coś w tym temacie. Czy możesz się przełączyć do siebie do... Tak, znaczy wiesz co, bo chodziło o to, że zacząłem tam mówić też o tych envelopkach, dlatego ci się trochę tam wciąłem, bo chciałbym pokazać, momencik, już robię, share screen i tutaj, o, już nie wiem, czy widać. Tak, widać, możesz. Zobaczcie, to są envelopki, tak naprawdę envelopki, już praktycy tego uważają, że to, nazywają to takimi wstęgami MMD, no, kojarzą się ze wstęgami Bollingera, podobnie zresztą jak chmurki, czasami ludzie pytają, a co to ma wspólnego z Ichimoku? Z Ichimoku chmurki mają wspólne to, że tu i tu są chmury, poza tym nic więcej, aczkolwiek okazuje się, że są poziomy wspólne, jak ktoś potrafi handlować czy wykorzystać przewagi po stronie Ichimoku, to korzystając z chmur bardzo można ciekawe pozycje zajmować, na przykład zajmować korzystając z chmura, wychodzić korzystając z Ichimoku. Ale to jest inna kwestia. W przypadku wstęgi, nazwijmy to wstęgą MMD, zobaczcie, cena, nie wiem na ile to precyzyjnie widać, ale tak naprawdę porusza się w kanałach, tak? I tak jak znowu, kanały cenowe możemy sobie rysować, tak jak linię trendu i wsparcia i opory, tak w przypadku tej metodologii wykorzystujemy to, co tak naprawdę rysuje się w naturalny sposób. Kolejny przykład na niższym interwale M5. Odbicia ceny bardzo precyzyjne, od istotnych poziomów dla rynku. Nie? Przejście przez, tutaj przez chmurę, tak? Retest jest z drugiej strony, to tak, taka norma. No tak to wygląda, jak zmniejszymy troszeczkę ten, jak gdyby nie widać poszczególnych świeczek. Co istotne, bardzo często podczas gwałtownych ruchów cena dochodzi na przykład do tych pomarańczowych. Tak jak widzicie, tutaj cena się odbija do tych pierwszych białych, a gwałtowne ruchy czasami rynek wykonuje i mówimy, ojej, ale lecą. No lecą, no nie przejmujemy się, bo zazwyczaj dolatują do takiej pomarańczowej. Można spokojnie tam brać na przykład sela i za chwilę zamknąć pozycję z fajnym plusem. Ale to chciałem właśnie tylko te envelopki pokazać, że nie mierzymy tego w jakiś tam inny sposób, po prostu mierzymy to no, narzędziami statystycznymi, gdzie po prostu cena statystycznie dochodzi. Okej, to dziękuję Ci serdecznie, że to przedstawiłeś. Więc ja wracam do swojej prezentacji. Tak już wcześniej wspomniałem, dostaniecie właśnie gotowe szablony, skrypty i ten unikalny wskaźnik envelopki. A jeszcze dodatkowo przygotowaliśmy dla Was jeszcze jedno spotkanie, ale to ono już będzie zależne od tego, jakie będzie zaangażowanie grupy. Otóż w tych dwóch spotkaniach, które są zaplanowane 26 i 27 lutego, będzie możliwość jeszcze się spotkać na spotkanie konsultacyjne za następny tydzień, ale to musi przynajmniej się zebrać grupa 50% tej grupy, wyrazić chęć i oczywiście się zaangażować, będziemy mieli przygotowane dla nich zadanie. A jeśli to zadanie zostanie zrobione, to będzie możliwość spotkania się i dalej jeszcze do kształcenia się właśnie pod kątem chmur. Widzicie, to dosyć dużo wiedzy. Koszt takiego webinaru to jest 297 zł. Ta propozycja jest dla Was ważna do środy, do 21 lutego, do godziny 21.59. Potem cena wzrośnie do 347 zł. Tak więc, jeśli chcecie skorzystać z tego, to zapraszam Was serdecznie. Wszelkie szczegóły dotyczące tej propozycji znajdziecie na naszej stronie. Bardzo prosto ją zapamiętać, prowebinar.pl/rezerwuję. Wejdźcie sobie na tą stronkę i tam możecie oczywiście skorzystać z tej propozycji. Okej, słuchajcie, ja ze swojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie Mariuszowi za to, że u nas wystąpił. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście swój czas, swój cenny czas i przyszliście do nas na prowebinar. Możecie się u nas oczywiście uczyć, jeśli nie skorzystacie z tego webinaru, który przygotowaliśmy za tydzień. Zapraszam Was za 2 tygodnie, będzie kolejny ekspert i kolejna wiedza do zdobycia. Tak więc oglądajcie nas regularnie na Facebooku, też na naszej stronie prowebinar.pl. Tam znajdziecie na pewno wszystkie informacje o tym, co dokładnie robimy. Tak więc dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was
na www.prowinar.pl/rezerwuj. Do zobaczenia.